najbliższą sobotę, 23 września, Wielka Konwencja Konfederacji w katowickim Spodku. Ma być zwieńczeniem tras dwóch czołowych polityków ugrupowania Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. Jak się okazuje, nie wszystkim ten pomysł się podoba. Aktywiści próbują zablokować konwencję, tłumacząc zasadność sprzeciwu wartościami, z których słyną Katowice. Obrona równości, szacunku i tolerancja stały się pobudkami do petycji, które powstały w sieci. Konfederacja także zabiera głos w tej sprawie. Fatima Orlińska. Nie chcemy w Katowicach polityków, którzy otwarcie mówią, że ich poglądy są faszystowskie. To wbrew 13 artykułowi polskiej konstytucji, mówią mieszkańcy, którym nie podoba się pomysł konwencji Konfederacji. Ci, którzy stworzyli i podpisali petycję w sieci, podkreślają, że nie są przeciwko demokracji, a mowie nienawiści, którą ich zdaniem wygłaszają przedstawiciele ugrupowania. Zgodnie z artykułem 13 konstytucji nie można na przykład wypowiadać antysemickich treści. W związku z tym ja pozostaję w zgodzie z konstytucją i występuję w imieniu konstytucji, zgodności z konstytucją i w imieniu takich wartości jak poszanowanie równości, poszanowanie równości wszystkich, niezależnie od tego, skąd pochodzą i kim są. Po prostu domagam się szacunku dla ludzi. Być może będzie tam nawet jedynka z okręgu 28, czyli Tomasz Stala, który powiedział, że jego poglądy wyewoluowały w kierunku faszystowskim, czyli wprost mówi, że jest faszystą. Ja sobie nie życzę, żeby w moim mieście głoszono takie poglądy w miejscu i obiekcie, który jest istotny i jest dla Katowic symboliczny. Pod petycjami sprzeciwiającymi się konwencji podpisało się łącznie kilka tysięcy osób. Aktywiści zwrócili się do władz miasta oraz grupy PTWP, będącej zarządcą Spotka o zablokowanie wydarzenia, a następnie konkretną deklarację, czy ostatecznie konwencja dojdzie do skutku. Jak przekazał rzecznik prasowy katowickiego urzędu, to nie magistrat, a PTWP jest stroną decyzyjną. Jako zarządca obiektów Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spotka jesteśmy zobowiązani do zachowania otwartości wobec każdego organizatora wydarzeń, który działa zgodnie z obowiązującym prawem na terenie naszego kraju. Nie posiadamy więc podstaw ani uprawnień do odmowy udostępnienia przestrzeni dla wydarzeń, które spełniają kryteria określone w obowiązujących przepisach prawa. Do sprawy odnoszą się również sami zainteresowani. Przedstawiciele Konfederacji powołują się na demokrację i równe prawa dla wszystkich, zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej. Ponadto uważają, że osobiste polityczne przekonania kogokolwiek nie powinny mieć wpływu na decyzję, czy dane wydarzenie może się odbyć. Dlatego też swoje pismo do prezydenta Katowic wystosowała również Konfederacja. Wiele razy słyszę o Belgii na mój temat, że jestem faszystą, szurem, płaskoziemcem, foliarzem. No niestety ludzie dostają taki przekaz w telewizji i naprawdę sami go nie przetwarzają, tylko mówią to, co usłyszeli od kogoś i później właśnie taki jest obraz, że uważają nas za ludzi odklejonych od rzeczywistości, a prawda jest zupełnie inna. Mamy wolność słowa i dopóki mamy tą wolność słowa, możemy się wypowiadać, możemy przedstawiać nasze poglądy, możemy mówić, jak my widzimy obecny świat. Jeżeli ktoś mówi, że my nie możemy występować, niech sam zastanowi się, na ile szanuje wolność słowa i demokrację. Wstępne szacunki pozwalają Konfederacji spodziewać się około 4000 osób podczas sobotniej konwencji. Aktywiści sprzeciwiający się wydarzeniu podkreślają, że będą walczyć do skutku.